Po raz pierwszy wystąpi pan w roli prezydenta miasta, które gościć będzie 6 tysięcy biznesmenów i polityków z całego świata. Trema? No oczywiście, zawsze to jest jakiś kawałek tremy, w szczególności w tym, żeby jako miasto, jako jeden z głównych organizatorów wypaść dobrze. Oczywiście ja wcześniej jako wiceprezydent uczestniczyłem w Europejskim Kongresie Gospodarczym zarówno jako panelista, jak i również jako widz i słuchacz różnych ciekawych tematów, tak więc gdzieś już ten kontakt był, ale oczywiście jest to jakieś wyzwanie kolejne. Cieszę się, że w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, w obiekcie naprawdę bardzo nowoczesnym, o olbrzymich możliwościach, będziemy mogli gościć Europejski Kongres Gospodarczy. Co Katowice oprócz tego przygotowały dla uczestników kongresu? Między innymi myślę, że bardzo ważne dla gości, którzy przyjadą do Katowic, koncerty w Nosprze, czyli nowoczesnej, również nowo powstałej sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Tak więc mam nadzieję, że tych atrakcji różnych, większych i mniejszych, będzie na tyle, że wszyscy gości, którzy przyjadą do Katowic, wyjadą usatysfakcjonowani i zadowoleni. Mówi pan, że uczestniczył pan w obradach poprzednich kongresów. Czy czynił tak pan, ponieważ do tego zmuszały pana obowiązki zawodowe? Czy też czuł pan jako samorządowiec potrzebę i sens uczestnictwa w tych obradach? Oczywiście to można dwojako odpowiedzieć na to. Raz, jest to pewien obowiązek uczestnictwa, ale dwa, bardzo się cieszyłem, kiedy mnie zapraszano do paneli. Na przykład w zeszłym roku panel dotyczący całej branży outsourcingowej, czyli obsługi biznesu. Tak więc to, co się też w Katowicach dzieje, to, co w Katowicach zaczęło bardzo dobrze się rozwijać. No i cieszę się, że można się podzielić pewnymi uwagami, spostrzeżeniami i pomysłami na to, jak to można realizować.